No teraz ten Schetyna, proszę Państwa, teraz ten Schetyna tu się wypowiada. Kaczyński już mówił. Zjednoczona opozycja. I udało się to zrobić, zjednoczyliśmy opozycję. Nie wiem, czy to o opozycję, o protest chodzi, czy to opozycja, bo opozycja. Po co to tak protestować, przeciworyczyć? Po co to przeszkadzać? Nie wiem. Tym wszystkim, którzy na nas głosowali, ale przede wszystkim tysiącom wolontariuszy, którzy rozdawali ulotki, byli wszędzie, na ulicach miasta, miasteczka. Wolontariusz. Chcę podziękować policjantom, tym wszystkim, którzy podziękować wolontariuszom, podziękować muszę. Trzeba budować wielką koalicję europejską. Wielka koalicja europejska. I Radio Konflikt. To wszystko jest ciągle rzeczywistość sondażowa. Zrobiliśmy dobry wynik. Zbudowaliśmy koalicję. Jesteśmy bardzo bliscy. Jesteśmy o wyciągnięcie ręki. Ale chcę powiedzieć, żeby z podsumowaniem tych wyborów poczekać do ostatecznych wyników. Naprawdę powinniśmy być cierpliwi, bo przyszłość należy do nas. Chcę powiedzieć, zjednoczyliśmy opozycję, no co tam? Tak mówił Grzegorz Schetyna. No czekam na ciebie cały czas, no. No przecież dobrze. Wyników badań exit poll możemy nie, proszę, jest do tyłu jest koalicja europejska pod Prawem i Sprawiedliwością. Proszę Państwa, nasi korespondenci są w czterech sztabach i będziemy teraz się łączyć z nimi, a zatem przenosimy się do sztabów. Na początek Prawo i Sprawiedliwość, na ulica Nowogrodzka, Karol Surówka, powiedz, jaka atmosfera? Myślę, że jeżeli chodzi o szeregi polityków Prawa i Sprawiedliwości, można mówić o bardzo dużym zadowoleniu. A jeżeli chodzi o to, co się działo o godzinie 21, kiedy na tym ekranie za mną wyświetliły się wyniki, no to myślę, że tutaj można mówić o euforii. Bo były brawa, było skandowanie, były okrzyki. A to, co myślę, trochę podbiło te emocje o godzinie 21, to te nieoficjalne doniesienia, które spływały przez cały dzień, bo niektóre z nich przewidywały zupełnie inny wynik, ale ostatecznie w sondaż Exit Poll daje Prawo i Sprawiedliwości 42,4% głosów i ponad 3 punkty procentowe przewagi nad drugą koalicją europejską. Prawo i Sprawiedliwość się zwiększy też liczbę mandatów w Parlamencie Europejskim z 19 do 24. Tuż po godzinie 21 głos tutaj w sztabie przewodniczącej Nowogrodzkiej zabrał prezes Prawa i Sprawiedliwości. Przekonywał, że nie jest to zwycięstwo, ale zwycięstwo, które powinno spełniać wpisu to jeszcze cięższe prace przed październikiem, kiedy będziemy głosowali w wyborach do Sejmu i Senatu. Jarosław Kaczyński mówi, że będzie to rozstrzygający. Za mną, tak jak Państwo widzą, jest tłum dziennikarzy, jest tłum posłów, senatorów i kandydatów do Parlamentu Europejskiego. Teraz będzie czas na dyskusję, na wywiady, no i na oczekiwanie, czy ten wynik się utrzyma. Karol Surówka na Nowogrodzkiej, bardzo serdecznie Ci dziękujemy. W sztabie Koalicji Europejskiej jest Sylwia Białek. Sylwio, jakie emocje, jakie nastroje tam panują? W sztabie Koalicji Obywatelskiej o nastrój święta trudno. Platforma Obywatelska i koalicjanci przegrywają bowiem wybory do Parlamentu Europejskiego o godzinie 21, gdy podano sondażowe wyniki. Rozbrzmiały tu oklaski, ale były to raczej oklaski dodające otuchy. Wynik 39-procentowy, wynik, na który wskazują wyniki sondażowe, jest lepszy co prawda niż ten uzyskany przez Platformę Obywatelską 5 lat temu, ale wtedy, przypomnę, Platforma startowała samodzielnie, a tym razem w drużynie. O 21 na scenie ta drużyna, liderzy partii koalicyjnych pojawili się na scenie, pojawili się także kandydaci do Parlamentu Europejskiego. Jako pierwszy głos zabrał przewodniczący Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna, który dziękował wyborcom za oddane głosy, dziękował współkoalicjantom. Mówił, że to, że udało się
zjednoczyć opozycję, to już jest sukces tych wyborów. Mówił, że to jest dopiero pierwsza połowa meczu, połowa drogi i z ostatecznymi ocenami trzeba się wstrzymać do czasu ogłoszenia przez PKW oficjalnych wyników wyborów. Bardzo dziękujemy. To Sylwia Białek ze sztabu Koalicji Europejskiej. A teraz przenosimy się do największej ujemnej niespodzianki tych wyborów. Kukiz 15 na Żurawiej jest Agnieszka Drążkiewicz. No tak jak powiedzieliście, to jest duża porażka. Tutaj ja po raz pierwszy byłam na takim wieczorze wyborczym, na którym nie padło ani jedno słowo, ani jeden okrzyk, cokolwiek. Nie było żadnej reakcji tuż po tym, jak ogłoszono te wstępne, pierwsze sondażowe wyniki wyborcze. 4,1, tak jak mówiliście, to jest wynik, którego, jak rozmawiałam jeszcze przed rozpoczęciem się wieczoru wyborczego, którego spodziewał się lider ruchu Kukiz 15, Paweł Kukiz. Dlatego tuż po ogłoszeniu tych wyników wyborczych wstępnych, nieoficjalnych, nie było go tutaj na Żurawiej. Pojechał do jednej ze stacji telewizyjnych komentować tak naprawdę to, co się stało, te wstępne wyniki. Głos zabrał wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka. Mówił, że to jeszcze nie koniec, jeszcze nie ostateczna porażka. Teraz przed ugrupowaniem Kukiz 15 ciężka walka o to, żeby w jesiennych wyborach do parlamentu, do naszego polskiego parlamentu, żeby odzyskać trochę zaufanie wyborców i żeby przekroczyć ten 5-procentowy próg wyborczy. Agnieszka Drążkiewicz z siedziby Kukiz 15. Bardzo dziękujemy. A teraz przenieśmy się na Racjonalizatorską. Tam Wiosna Roberta Biedronia i tam jest Dawid Gryborcewicz. Emocje tutaj na sali w sztabie wyborczym Wiosny są bardzo ogromne i nie ma się w sumie co dziwić, bo to według wstępnych sondaży, według sondażu Exit Poll, trzecia siła polityczna w Parlamencie Europejskim, 6,6%, daje właśnie Wiośnie trzecie, ostatnie miejsce na podium i nie ma co ukrywać, że jest to duże, miłe, przyjemne zaskoczenie dla lidera tego ugrupowania, dla charyzmatycznego Roberta Biedronia, który już przemawiał tutaj na sali przed swoimi zwolennikami, sympatykami, członkami partii Wiosna. Mówił tak: mieliśmy coś, czego oni nie mają, marzenie, że polityka może wyglądać inaczej i to się spełniło. Oczywiście każdy ma tutaj świadomość, że to dopiero początek, tak jak w pozostałych sztabach wyborczych, że wybory do Parlamentu Europejskiego tegoroczne to tylko przedsmak tej rywalizacji, która będzie miała miejsce już jesienią tego samego roku, ponieważ Polacy znowu pójdą do urn wyborczych i będą wybierali kandydatów do naszego krajowego parlamentu. Sztabu wyborczego Wiosny mówił Dawid Gryborcewicz. Bardzo dziękujemy. A teraz przenieśmy się z powrotem na Nowogrodzką do zwycięzców tych wyborów, do Prawa i Sprawiedliwości. Tam jeszcze raz wyszedł na scenę i prezes Jarosław Kaczyński. Proszę Państwa, dziękuję bardzo. Dziękuję. Miło mi, że przypominacie mi moje imię. Natomiast ja muszę tutaj naprawić pewne faux pas, jakiego się dopuściłem. Otóż ja nie podziękowałem wyborcom. A bardzo, bardzo serdecznie, naprawdę z całego serca dziękuję. Dziękuję wszystkim, którzy nas poparli. Wziąć udział w tych wyborach, ale oczywiście przede wszystkim tym, którzy nas poparli. Nas poparli, czyli poparli dobrą zmianę. Czyli poparli to wszystko. To nasz rząd uczynił w różnych dziedzinach życia społecznego, gospodarczego, w polityce zagranicznej, wewnętrznej, ale także poparli perspektywę kontynuacji tej polityki. Kontynuacji tej polityki w kolejnych latach. Bo to, co prawda, z punktu widzenia władzy w Polsce tylko zapowiedź, ale dobra zapowiedź. Ale jeszcze raz powtarzam. Osiągnęliśmy bardzo dużo, ale to za mało, za mało, za mało. Tak się zaczyna poemat pewnego poety, wybitnego
Jagielkiego, chociaż nie naszych poglądów. I to ja też muszę tutaj powtórzyć, po prostu dlatego, że musimy uzyskać więcej. Tu niektórzy są tak entuzjastycznie nastawieni, że mówią o większości konstytucyjnej. My musimy po prostu zdobyć zwykłą większość. Bardzo wielu Polaków boli, co szczególnie ostatnio było podnoszone. To wszystko, co jest traktowane jako zagrożenie, nie zostanie zrealizowane, nie stanie się, jeśli przy władzy będzie Prawo i Sprawiedliwość, bo my jesteśmy gwarancją polskiej suwerenności, polskiej niezależności i polskiej drogi do przodu, w górę. Nie chcielibyśmy, żeby to zrozumieli także i ci, którzy w tych wyborach oddali głosy na innych, nie na naszą listę wyborczą, ale także i ci, którzy w tych wyborach nie uczestniczyli. W tych parlamentarnych ta frekwencja pewnie będzie jeszcze dużo większa. Może rekordowa, licząc od 89 roku, 1989 roku. I my musimy uzyskać naprawdę wiele, wiele milionów głosów, żeby zwyciężać, żeby Polskę zabezpieczyć, żeby zabezpieczyć Polaków, polskie rodziny, i żebyśmy mieli piękną, wielką przyszłość, taką, na jaką zasługuje nasz naród. Dziękuję bardzo. Drugie przemówienie Jarosława Kaczyńskiego wygłoszone dziś na Nowogrodzkiej w nocy, w której Prawo i Sprawiedliwość spokojnie może mówić o sporym triumfie, bo wielu komentatorów mówiło, że to najtrudniejsze wybory dla Prawa i Sprawiedliwości. Zatem a nie może przypomnijmy ich wyniki, te tak wstępne, sondażowe. Sondażowe, bo jak wiemy, Państwa Komisja Wyborcza we wtorek planuje ogłosić już to oficjalne. Ale sondażowe. Prawo i Sprawiedliwość 42,4, co daje 24 mandaty. Koalicja Europejska 39,1, co daje 22 mandaty. Wiosna 6,6, 3 mandaty. Konfederacja, czarny kącik wyborów 6,1 i 3 mandaty również. Kukiz 15,4,1, nie daje to żadnego mandatu. I Lewica razem także bez mandatu 1,3. Poprośmy zatem o komentarze gości Katarzyny Kujskiej, która gości dziś w studiu Polskiego Radio Polityków. Pani poseł Joanna Lichocka, Prawo i Sprawiedliwość, pan poseł Marcin Święcicki, Platforma Obywatelska i pan poseł Jarosław Sachajko, Kukiz 15, może od pana posła Sachajko zacznijmy. To są pierwsze, w zasadzie to były pierwsze wybory parlamentarne Kukiz 15 i wybory, które chyba do udanych Kukiz 15 zaliczyć jednak nie może. Zależy jak na to spoglądać, bo na początek chciałem pogratulować Prawo i Sprawiedliwości, ponieważ ta przewaga jest znacząca. Wcześniej różne sondaże pokazywały, że no, niestety sondażownie nie próbują w ogóle kreować rzeczywistość, ale ta przewaga pokazuje, że się to nie udało. Po drugie chciałem podziękować wszystkim tym wyborcom Kukiz 15, którzy nie dali się wcisnąć w te dwa duże bloki i wybrali Kukiz 15 drogę obywatelską. No i tysiącom ludzi, którzy byli zaangażowani w naszą kampanię wyborczą, na Kukiz 15. Kampanię za prywatne środki. Nie braliśmy środków publicznych, tylko zrobiliśmy to za własne pieniądze. A jednocześnie no, widzimy, że ugrupowanie, które nie chce powiedzieć skąd ma pieniądze, zdobyło ponad 6%. Inne ugrupowanie, jakieś skrajnie nacjonalistyczne, również ponad 6%, więc tu jest dosyć niebezpiecznie. Co do Kukiz 15, tak jak pani powiedziała, to są pierwsze wybory. Nie wiem, czy one są nieudane, bo jednak dużo Polaków chce wybrać trzecią drogę i myślę, że w następnych wyborach będzie to znacznie lepiej. No, problem jest w tym, no, że mamy kreację. No, czytaliśmy na OKO.press, że różne farmy troli popierały konfederacje takie skrajne, antysemickie, więc na nasze wybory prawdopodobnie mają wpływ również jakieś środowiska spoza Polski, bo tutaj wielokrotnie pytaliśmy pana Biedronia, skąd on ma pieniądze.
przez różne fundacje niemieckie. Panie pośle, ale pan uważa, że to jest tylko kwestia pieniędzy, bo tak przede wszystkim mówi pan o pieniądzach, ale być może to jest też pomysł. Być może to jest też wiarygodność, być może te lata w parlamencie polskim, krajowym i państwa postawa spowodowała to, że państwo stracili część wyborców, choć oczywiście czekamy cały czas jeszcze na wyniki dokładne, bo to, o czym teraz rozmawiamy, to wyniki sondażowe, też ważne, będziemy później na liczbach porównywać te wyniki, które państwo dzisiaj otrzymali z tymi, które zostały na państwa oddane w 2015 roku. Panie redaktor, w tej kampanii byliśmy, jak i w ogóle w parlamencie, bardzo merytoryczni, nie próbowaliśmy grać nie fair, więc może tutaj ludziom się podobały jednak te igrzyska, a może komputer się obawiali właśnie... Komputer Izyda mówi, żeby chorych nawiedzać, żeby być miłym i sympatycznym, no po prostu, no co tu jest, żeby być człowiekiem, no, chorych nawiedzać. Ja też jestem chora i kaszlę już czwarty raz w tym roku i tak dokuczliwie kaszlę, no i sobie niech pokaszlę. No. No kaszle. Sobie leczę się delikatnie, popijam ciepłe herbatki. Może zadzwonię do naszej matki. Do naszej matki w niebie, która została wyssana z palca. Proszę Państwa, bo to jest naprawdę nie wiadomo, czy to jest Semiramida Babilońska, czy to jest Artemida Efeska, czy to jest albo inaczej Diana Efeska. Wielka jest Artemida Efeska. Przez 8 godzin tam protesty, takie procesje raczej, procesje. Dookoła było, ona miała 16 woli w piersi, a więc musiała być bardzo boska, bardzo dużo mleka miała Artemida Efeska. I tam 3 lata apostoł Paweł był we Efezie, musiał uciekać, bo chcieli go zamordować, bo on mówił o prawdziwym Bogu, a nie o jakiejś kobiecie. No ale przecież ja to sama mówię jako ta Izyda. Izyda, Horus i Set. No też nawet w Muzeum Narodowym tutaj jest Izyda, ma na rączkach Horusa. Co ci to przypomina, prawda? Co ci to przypomina? Czyli wiadomo, że kult Matki Boskiej, słowo greckie Theotokos, 531 rok, ono się wtedy wzięło, Theotokos, a więc to jest to szósty wiek. To nawet jeszcze Polski nie było w 964 roku, w sensie chrześcijańskiej Polski, która przyjęła chrzest poprzez zanurzenie potrójne. Mieszko I, jego książęca rodzina, wszyscy byli zanurzani trzykrotnie, ale całkowicie pogrążani, bo chrzest baptizo po grecku oznacza pogrążenie. No to taka ciekawa historia, że ta Polska chrześcijańska, ale ja tutaj walczę o co innego całkiem. Ja tu walczę o chrystianizm. Ja tu walczę o Biblię, walczę o Boga, którego wyrzucono dawno do śmietnika, no bo nawet te klechy, wiesz, to słowo Jahwe, to w Biblii jest 7000 razy. Jak tak wziąć katolicką Biblię, no to tam ani razu tego nie ma. Jest zastąpione słowem Pan. No to w psalmie 110 czytamy, paradoksy są, mamy tak, że rzekł Pan Panu memu, siądź, raczej swemu, rzekł Pan Panu swemu, siądź po prawicy mojej, aż położą mnie przyjaciół twoich jako podnóżek pod stopy twoje, berło mocy ześle Pan z Sionu, panuj wśród nim przyjaciół twoich. No to Jezus już panuje z nieba jako króla, tu na ziemi ma całe mnóstwo nieprzyjaciół, partii różnych, które pretendują do bycia z Panem Bogiem. Ja mówię, którym? Przecież nie z tym Panem Bogiem Jahwe. Nie z tym Panem Bogiem Jehową. Dzisiaj jeszcze wzięłam ostentacyjnie. Pojechałam do pracy tutaj i policja tu jechała, wiesz, jakieś 3 takie motory pojechały ulicą spacerową tam dalej i policja za nimi szukała, widzą, że ja tu na górze stoję, bo ja tu jestem nad tymi drzewami, tu patrzę, te nasze kochane koparki, co jedna to większa, pełno piachu nam przywieźli, no i te filtry wody czystej już prawie skończone, marki za markami, będą jeszcze drugie filtry. Wodociągi się budują, Huzar z Włocławka sobie tu buduje, to jest budownictwo inżynieryjne. No i ta policja zobaczyła, że ja tu na pustorynku
bo my tu na górze, na pierwszym piętrze jesteśmy, tak wiesz, no, nie widać, jeszcze światła tu powłączałam sobie, ha, ha, ha. Niech przyjdzie tu złodziej, tylko to zaraz zadzwonimy na policję. No. Także proszę Państwa, gdy nadaje nasze radio, to KFM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom Extra. Pozdrawiamy wszystkich serdecznie, bo już tutaj Kaczyński się wypowiadał z Nowogrodzkiej. Już tu proszę Państwa, jakie brawa, jakie oklaski, większe jak z Nebraski. Przesyłamy buziaczki i proszę jeść kaczki. Spadło o jeden mandat, nawet 7% na 6%, a mandatów z 4 na 1, więc to jest najbardziej poziom mandatów. To 8,5%, takie było. 7,15 to był wynik wtedy partii pana Korwin-Mikke, a jeszcze startował Ruch Narodowy, który zdobył niecałe 1,5%. Czyli partia antyeuropejska, probudzinowska, która chce rozwalenia Unii Europejskiej, no ona jej... Radio to KFM Eurokoncita, dzisiaj wieczór, proszę Państwa, cisza wyborcza się skończyła, wieczór wyborczy, ja dopiero teraz włączyłam radiostację, żeby tu nadawać, żeby tu opowiadać, no ale Państwo macie w internecie, bo byłoby to wszystko, no, proszę Państwa, na żywo, Państwo zobaczą książki, przedstawiam Lady Gaga, Lady Gaga, to też zakonnica, proszę Państwa, Lady Gaga, no to też zakonnica, no i o co chodzi? Przesyłamy buziaczki i że proszę jeść kaczki. Lady Gaga to też zakonnica. I proszę już słuchać w naszym programie El Mercedes YouTube.com. Jutro będzie El Mercedes YouTube.com. To co ja tobie tu mówię na Messenger jest bezpośrednio na antenie naszego radia. Tok FM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom Extra. A oni tu z Nowogrodzkiej mówią, my komentujemy, opowiadamy. Czyli jeszcze takiego radia nie było, co zamen do kupy na glans, bo wiesz, albo jedna najmądrzejsza, albo druga najmądrzejsza, wiesz, a tu chodzi o to, żeby ludziom dać się też wypowiedzieć. No. Nowoczesna, która w zasadzie już zbliża się do ich pozycji, ale jest Polskie Stronnictwo Ludowe, a przecież przez ostatnie